Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedrunna 3.0. Moi drodzy widzowie, pewnie jak śledzicie tę serię, to wiecie, że natrafiam na całą masę cheaterów. To widać na załączonym obrazku. W ostatnim odcinku grałem, no jak widać, z dwoma cheaterami. Czeskom ich zablokował. No szkoda, że tak się dzieje, niestety, ale będziemy walczyć dalej. Dzisiaj spróbuję zagrać Speedrunna 3.0 zgodnie z waszymi sugestiami, ale ja też to wcześniej mówiłem i to mi się bardzo podoba. Zrobimy jeden odcinek, gdzie nie będę za wiele mówił. Po prostu postaram się skupić na partii, może coś tam postrzałkuję i będę grał na 10 minut komentując ruchy, więc za chwilę zaczynam. Przypominam tylko, że 21 czerwca, czyli w środę o 19, będzie darmowy trening o silnikach szachowych, o tym jak one błędnie oceniają pozycje. Będę razem z mistrzem krajowym Pawłem Kukułą o tym opowiadał. A na końcu opowiemy o szachowym ekspercie, o wielkim dziele, które jest już, które ujrzało światło dzienne, moi drodzy. Zapraszam serdecznie i oczywiście te linki wszystkie i informacje znajdziecie w komentarzu przypiętym i w opisie. Zatem zaczynam bez zbędnych tutaj słów. Spróbuję sobie tutaj grać i jedziemy. Spróbuję sobie grać i bez komentarza jakoś te partie tutaj rozgrywać. Mam nadzieję, że to wam też za bardzo nie przeszkodzi w jednym odcinku. Wiem, że też Speedrun 3.0 ma na celu tłumaczenie właśnie posunięć swoich planów, ale też zobaczymy, jak to w pełnym skupieniu i no, w świeżej głowie, powiedzmy w ten sposób, gdyż nagrywam ten odcinek rano, jak to będzie wyglądało. Czekam spokojnie na razie na przeciwnika, jeżeli się pojawi, no to już moją buźkę zamykam i będę tutaj starał się grać najlepiej, jak tylko potrafię. Tak jak o życie, można powiedzieć w cudzysłowie, będę spróbował grać. No i mamy. Gość 2489, ale rekordowy przeciwnik. Ok. Idziemy, tylko zerknę w ogóle, ile on partii rozegrał. Partie 2800, statystyki. Bullet Blitz. Szybkie. No, 79 partii rozegrał. O, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ok.
Tak, tylko chciałem powiedzieć, że jest to wygrana pozycja w ogóle. Bardzo gładko to idzie. Gość nie oszukuje. Kompletnie jego figury są poblokowane, a pionek D4 jest bardzo słaby. To nie znaczy, że ja to wygram, ale jest wygrana. Ocena moja jest taka, że to jest wygrana. C5. Wezmę pionka. Będę starał się go zrealizować, co nie będzie łatwe, ale pionek więcej będzie. Wziął pionka jednak. Czyli nie mam pionka więcej. Ale koniec, mam nadzieję, że nie będzie grał. Tylko zawsze mogę przyblokować. Chyba. Jedno jest pewne, on na pewno nie gra kompem. O kurczę. Cudowna informacja dla mnie. On na pewno nie gra kompem. Bo słaby, słaby to jest ruch. Teraz już król ma swobodę. Będę mógł dać szacha, zagrać końcem na D6, obronić, zaatakować. Ale sprytnie. Dobra, ale wezmę pionka. Wezmę pionka. Pionek więcej, to musi być wygrana technicznie pozycja.
Mata mogą dostać, więc trzeba dać szacha. Kolejna kopianka. Czasu mało. Król bezpieczny już. Dobra. Technicznie to powinno być wygrane. Nie no, na remis się nie zgadzam. Nie ma opcji. Podstawka. Nawet tutaj. Ale to kwestia czasu. Ale słuchajcie, wygrana. Cały czas dominacja w ogóle w tej partii. I tak, to była normalna partia. W końcu normalna partia z kimś, kto nie oszukiwał. Zerknijmy sobie tutaj na analizkę. I ja też powtarzam często, że warto grać różne debiuty, analizować partie nawet z różnych debiutów, których się nie gra, bo w tym momencie właśnie motyw D5 zaczerpnąłem z partii włoskiej czarnymi. Wiem, że taki ruch D5 istnieje i jest on dobrym posunięciem. Tutaj dało mi to bardzo dobrą pozycję czarnymi, żadnych problemów i po prostu pograłem sobie na izolowanego pionka, ale przeciwnik jeszcze trochę pomógł, bo pograł troszeczkę słabo. Hetman C2, ruch, który nie ma tutaj żadnego celu dobrego tak naprawdę. No, zagrałem tak, skoczek, a skoczek F6 było fajne w sumie. No, dużo dobrych opcji. Właśnie to bicie mi się nie podobało mimo wszystko, znaczy no jak widać było może całkiem niezłe, ale nie podobało mi się, że po tym goniec E3 i ten hetman będzie, no pionek więcej oczywiście będę musiał wrócić, ale jednak tam opcja aktywności z jego strony nie za bardzo mi leżała. Ale jak widać nie było to złe, no wolałem zagrać sobie na spokojnie z pionkiem, mieć parę gońców. No tak, tutaj widać już dominację, goniec D6 pokazuje ciekawe. No skoczek C4, a wieża tutaj, dobra, tak. Aha, ruch C5 był też dobry. No przecież, żeby podważyć. Miałem w zamyśle to, że jak sobie te dwie figury złączę, to będę atakował króla, to znaczy nie króla, hetmana, w sensie będę mógł go zbić i będę miał opcję właśnie C5, ale dlaczego tak nie zagrałem, nie wiem. Jakoś wizja wymiany skoczka silnego w centrum bardziej mi odpowiadała. No i tutaj, tutaj, tutaj. Możliwe, że coś tutaj powypuszczałem bardziej na remis. Zbił, jednak można było zbić.
O, zobaczcie, tutaj już nawet pokazuje, no remis pokazuje. Wieża D1 powinien zagrać. A4 to na pewno był zły ruch, jak widać. A5 bicie. Ten ruch był zły, dlatego że wieża B5 według mnie i tutaj wchodzi wieża. Jednak się jakoś bronią czarne. Tak. No ale takie ruchy trzeba, wiecie, dostrzegać, nie? A co po tym? Aha, że najpierw szach tu i powrót. I po ewentualnej wymianie i pobiciu skoczkiem jest goniec D6, więc pionek jest zachowany. No bardzo ciekawe, no tego nie widziałem. Aż tak daleko. Technicznie rzecz biorąc, powinno to się ugrać. A, król E7 w ogóle miałem. Żeby podejść pod pionka. No tak. Pionkiem za szybko chciałem iść. Przeciwnik tu wyrównał troszeczkę. Szach, wieża tu. No tak, on mógł zagrać lepiej, mógł zagrać G4 oczywiście, żeby tego końca przepędzić. No ale dobra, poszło tak. No tak. Tylko czarne mogłyby wygrać oczywiście, to wiadomo, w tej pozycji. To też nie jest takie proste, jak widać. Sporo suwania. No czas tutaj miał oczywiście znaczenie bardzo duże. Patrzę tutaj, te ruchy były takie trochę powtarzające się. No właśnie, tu mi wymienił skubaniutki. Ojejku, jak ja zagrałem? Mogłem tak, jeżeli on odchodzi, to ja odchodzę wieżą. No ale ta pozycja, no właśnie, wygrywać to jest teoretyczny remis, ale trudniej się bronić niż jednak wygrywać. W ogóle nie zwróciłem na to uwagę. No jednak wolałem zachować pionka, jak widać. No to raczej powinien być remis, ale czarne jak najbardziej mogą próbować, bo zawsze pionek ze skoczka może się wymienić i próbować właśnie. No tutaj podstawił. No dobra, słuchajcie, ale cieszę się, że partia była dobra. Partia uważam, że była bardzo dobra. Trochę więcej skupienia. Gość 2400, gość prawie 2500 ograny. To dobrze wróży. Dzisiaj jedna partia, moi drodzy, z taką krótką analizą. Mam nadzieję, że będzie też ok. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie komentarze, za lajki i za to, że no, jesteście tą serią no, bardzo zainteresowani. Dziękuję bardzo. Widzimy się na darmowym treningu 21 czerwca o 19 w środę. Zapraszam. Wszystkie informacje są w linku i w opisie filmu. Pozdrawiam. Cześć.